Fajerwerki to od lat nieodłączny element zabawy sylwestrowej. Nie każdy jednak za tą atrakcją przepada. Wystrzały źle znoszą dzieci z autyzmem czy osoby chore. Policja przypomina też, że materiały pirotechniczne muszą spełnić szereg warunków dotyczących bezpieczeństwa. Poza tym warto ograniczyć ich zakup, nie tylko ze względu na inflację. Od lat Straż Pożarna i Pogotowie Ratunkowe mają w Sylwestra dużo więcej pracy. Kończy się to zazwyczaj bardzo przykro albo bardzo źle, czy urwaną kończyną, czy poparzeniami rąk, twarzy. W zeszłym roku to samego Sylwestra około 20 osób, do których żeśmy pojechali, udzieliliśmy im pomocy, czy przewieźliśmy do szpitala właśnie. Uszkodzenia twarzy, uszkodzenia rąk. Tego typu kontuzje lub poważne urazy dotyczą niestety najczęściej małoletnich, którzy fajerwerków używają bez nadzoru dorosłych. Do tych drugich apelują strażacy, którzy co roku mają zgłoszenia związane z wybuchem petard w mieszkaniach, podpaleniach mebli czy innych wypadków, w których główną rolę grają wadliwe sztuczne ognie. Przede wszystkim kupując wyroby pirotechniczne musimy zwrócić uwagę i kupować je tylko w przeznaczonych do tego miejsca, sprawdzonych. Co roku strażacy kontrolują tego typu punkty pod kątem przepisów ochrony przeciwpożarowej, czyli w jakim sposób są składowane takie materiały. Jak podkreślają policjanci, sprzedaż niepełnoletnim fajerwerków lub petard jest przestępstwem i podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat.